Nieraz już słyszałem, że jedzenie podgrzewane w kuchence mikrofalowej jest niezdrowe, szkodliwe, a wręcz rakotwórcze. Dodatkowo podczas działania urządzenia podobno nie można stać zbyt blisko, bo możemy zostać napromieniowani. Jaka jest prawda o tym urządzeniu i jaki ma wpływ na nasze jedzenie, na jedzenie, które w niej podgrzewamy? Zapraszam do materiału. Jak działa kuchenka mikrofalowa? W dużym uproszczeniu mikrofalówka emituje fale elektromagnetyczne. Znajdująca się w pożywieniu woda pochłania te fale, zaczyna wibrować, a efektem tych drgań jest wytworzenie energii cieplnej, no i przez to podgrzewa się nasze jedzenie. Najpierw jego warstwa zewnętrzna, a później wewnętrzna. Elementy mikrofali są zbudowane w ten sposób, żeby odbijać fale elektromagnetyczne i broń Boże ich nie przepuszczać, więc samo jej stosowanie nie zagraża naszemu zdrowiu. Te urządzenia są budowane w ten sposób, żeby w razie ewentualnej ucieczki tych mikrofal odcinać po prostu dostęp. I widzimy to chociażby w przypadku, gdy otwieramy drzwiczki mikrofalówki. A co z napromieniowaniem? No, trzeba sobie na wstępie podkreślić, że kuchenka mikrofalowa nie wytwarza promieniowania jonizującego, więc po prostu nie kuśmy losu i nie patrzmy z odległości centymetra na podgrzewające się jedzenie przez cały czas trwania tego podgrzewania, no i też nie przytulajmy się do tej kuchenki mikrofalowej, po prostu korzystajmy z niej tak, jak zaleca producent, a na pewno nic się nie stanie. Czy jedzenie traci wartości odżywcze? Zmiana składu chemicznego produktu czy też podgrzewanej żywności nie jest możliwa, ponieważ te fale wytwarzane przez kuchenkę mikrofalową nie mają na tyle mocy, żeby rozerwać wiązania pomiędzy atomami. Oczywiście sama obróbka termiczna, samo podgrzewanie w kuchence mikrofalowej powoduje, że tracimy część składników odżywczych, część witamin, składników mineralnych, ale dzieje się tak w przypadku każdej metody kulinarnej. Czy gotujemy na parze, czy gotujemy w wodzie, czy też smażymy na patelni, za każdym razem z produktów, z potrawy ucieka część składników odżywczych. Obróbka przy pomocy mikrofali jest na tyle krótka, że paradoksalnie tracimy mniej witamin i składników mineralnych niż przy pomocy innych metod, takich jak chociażby gotowanie w wodzie, gdzie te straty czasami sięgają nawet 70%. Dodatkowo, jeżeli na przykład zastąpimy smażenie na patelni i wsadzimy naszą potrawę do kuchenki mikrofalowej, to zaoszczędzimy trochę kalorii, bo zwykle na patelni dodaje się pewien olej, który ma zawartość kalorii i dodatkowo unikniemy wytwarzania tych szkodliwych substancji, które tworzą się podczas smażenia. Badanie, które właśnie pojawia się na ekranie, pokazuje straty składników odżywczych podczas obróbki kulinarnej przy pomocy kuchenki mikrofalowej oraz przy pomocy gotowania w wodzie. Podsumowanie. Nie musisz obawiać się jedzenia podgrzanego w kuchence mikrofalowej, dopóki korzystasz z niej zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to tani, szybki i łatwy sposób obróbki termicznej, który Ci po prostu polecam. Jeżeli podobał Ci się ten film i uważasz, że jest wartościowy, zostaw oczywiście łapkę w górę, zostaw też subskrypcję, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia.